Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Just Freestyle. Dziś pogadamy trochę o stylach, które składają się na freestyle football. No to lecimy. Pierwszym i zarazem najpopularniejszym stylem jest air, zwany też lowerem. W tym stylu wykonujemy triki, robiąc kapki na stojąco. Jest to najbardziej hardkorowy styl, który najwięcej wymaga od zawodnika. Osobą, która zdominowała lower w naszym kraju, jest Paweł Skóra. W czasach swojej świetności bez wątpienia nie miał sobie równych. Jednak zawodnikiem, który obecnie jest panem era, jest Włoch, Luca Chiervesio. Przez ostatnie lata poczynił niewyobrażalny progres i wyniósł swój styl na zupełnie nowy, kosmiczny poziom. Próbkę jego umiejętności widzicie teraz na przebitkach. Kolejny styl nosi nazwę sit-down. Polega on na wykonywaniu trików na siedząco, leżąco lub nawet na kolanach. I tu już odmiennie jak w lowerze możemy używać nie tylko nóg, ale także głowy i co tylko nam przyjdzie do łepetyny. WPSC. Mówi wam to coś? Jest to ogólnoświatowy internetowy turniej dla najlepszych zawodników sit-down, organizowany przez rosyjską sit-downową legendę Baruzdina. Upper. Bardzo widowiskowy styl, polegający na wykonywaniu ewolucji przy użyciu górnych części ciała, jak głowa, klatka piersiowa i barki. Autorytetami tego stylu są bez wątpienia rosyjscy freestylerzy Turlakow i Bengał, zaś polskim panem Apera od lat pozostaje Łukasz Chwiedł, czyli popularny Luki. Teraz przyszła pora na styl najbliżej spokrewniony z tradycyjną piłką, czyli ground. Polega on na wykonywaniu zwodów i różnych kreatywnych ewolucji, tocząc piłkę po ziemi. Przykładem konkurencji, w której startują zawodnicy uprawiający ten styl, jest Pana, gdzie dwóch graczy toczy zażartą walkę, aby założyć przeciwnikowi tak zwaną siatę. Jako ciekawostkę dodam, że podczas Mistrzostw Polski w Żerkowie w 2014 roku odbyła się konkurencja ground, polegająca na zaprezentowaniu przez gracza najlepszego tańca z piłką w wyznaczonym czasie. Ostatnim, umownym stylem we freestylu jest styl potocznie zwany special. Jest on połączeniem ewolucji freestyle'owych z akrobatyką, jak na przykład salta i stanie na rękach. Najczęściej wykonywanym trikiem jest Jordan Stoll, który w ostatnich latach zrobił wielkie zamieszanie w świecie freestylu. A to wszystko za sprawą holenderskiego zawodnika Martina. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o grupie facebookowej, do której link macie w opisie i zaprezentujcie wasze umiejętności, a w komentarzu poniżej napiszcie, jaki jest wasz ulubiony styl. W dzisiejszym odcinku mówił dla was ja, czyli Damian. Trzymajcie się. A, i pamiętajcie, po prostu trenujcie. Cześć!